Zobaczcie, ta róża, ja nie wiem ile ona będzie miała, chyba z 1,20 m wysokości. A Grzesiek tutaj ze mną obejrzał odcinek i słuchajcie, straszy mnie, że nie, no, wyprowadzi się z domu, jak utnę tę różę. Wiesz, ja nie mogę przyłożyć ręki do tego morderstwa, co ty chcesz tu zrobić. Jak no ty po prostu, no, mi się w to nie chce wierzyć, że żeby obciąć wszystkie takie małe. Cześć kochane dziewczyny, tak jak widzicie w tytule, potrzebuję od Was pomocy. Chodzi o temat róży. Wiecie, że ja jestem totalnym laikiem, jestem zielona, nigdy nie zajmowałam się kwiatami, właściwie nigdy nie miałam ogródka. To znaczy mieliśmy ogródek jak byłam dzieckiem, ale to mnie wtedy nie interesowało, a później w dorosłym życiu już nigdy nie miałam ogródka i nie zajmowałam się kwiatami. A kwiaty domowe muszą być u mnie w domu bardzo waleczne i cierpliwe, bo ja nie wiem, wydaje mi się, że nie mam ręki do kwiatów, ale słyszałam u znajomych dziewczyn, u znajomych, znaczy koleżanek, które mi też mówiły, że jakiś czas wszystkie kwiaty padały, też im się wydawało, że nie mają ręki do kwiatów, a jednak po jakimś czasie, może to chodzi o niedoinformowanie, nie mam pojęcia, może o cierpliwość. No i jakoś im się udaje. Nawet miałam koleżankę, która mówi, że wszystko w ogóle zabijała. Nawet jak miała pomidory w domu, wszystko w tym ogródku, wszystko jej padało. Nie umiała tego utrzymać. I później jak zmieniła mieszkanie, nie poddała się. Nie miała ogródka, ale miała ogromny taras, taki na pierwszym piętrze, ogromny taras i tam sobie poustawiała donice, słuchajcie, na całej długości tarasu, pokupowała różne rodzaje pomidorów, tam kilka gatunków pomidorów, miała i chili, i jakieś owoce, słuchajcie, truskawki w donicach, i kwiaty, i poszła na żywioł, i wszystko naraz, mówi, zaczęła czytać, zaczęła się wdrażać w temat i miała przepiękne efekty. Słuchajcie, przychodziłam do niej, to tylko podjadałam. Cały czas miała coś wystawione w kuchni w miseczkach. Pomidory miała chyba w 5 czy 6 kolorach. No i taką to jej radość sprawiło, a przez wiele, wiele lat właśnie była zdania, że nie ma kompletnie do tego ręki cierpliwości, że to nie jest dla niej. Odkryła taką swoją miłość. I no nie wiem, jak to jest tutaj, jak to będzie ze mną. Podobno jak się widzi właśnie efekty, jak to rośnie, jak człowiek zadba o to, nie? Jak dobrze się zajmie pielęgnacją i to rośnie, no to to się dostaje od tak jakby takiego matczynego uczucia i no nie wiem, zobaczymy. Także ja Wam tutaj chciałam kilka punktów przeczytać. Aha, ja mówię od tyłu. Dziękuję Wam bardzo za polecenie kanału. Ja przez pomyłkę mówiłam, tutaj chyba nawet na filmiku, który za chwilę tam zobaczycie we fragmentach, powiedziałam Małgosia Potocka. Nie wiem, coś mi się pomyliło, przecież Małgosia Potocka, Małgorzata Potocka to jest chyba żona już nieżyjącego Grzegorza Ciechowskiego, tak? Tego z Obywatela GC. Chyba ona się chyba nazywa Małgorzata Potocka. A tutaj jest Marta Potoczek. Przepraszam, bardzo pomyliłam się, Marta Potoczek i kanał nazywa się Leniwa Niedziela. Także dziękuję Wam bardzo za tą polecajkę. Przemiła dziewczyna, kobieta, przemiła, taka śliczna, miła w odbiorze, bardzo wzbudza zaufanie i taki respekt. Słuchajcie, jak zobaczyłam ten jej ogród i te wszystkie gatunki róż i te wszystkie inne rodzaje kwiatów i te drzewka, no... Dzisiaj obejrzałam 3-4 odcinki, bo najpierw się chciałam właśnie skupić na temacie róż, więc od tego zaczęłam. Z tym, że jej wskazówki, ona bardzo, bardzo szczegółowo o tym opowiada, z tym, że ona podając wskazówki, jak powinno się pielęgnować, obcinać, nawozić i tak dalej, to pokazywała to na własnych krzakach, a ja tutaj się wprowadziłam 2 miesiące temu i tu mam krzaczory, 2 takie, które mają chyba, jeden ma 1,50 m wysokości, drugi jest niewiele mniejszy i on gdzieś tam ma coś poodcinane, ale od samej góry. Jedna jest bardzo kolczasta, druga ma niewiele kolców, ale ma takie strasznie grube, ja tak zaglądam tam, bo akurat mam przed sobą te krzaki. Siedzę tutaj na wprost okna, żeby mieć światło do nagrywania, bo dzisiaj mam taki szary dzień, a w domu to mam raczej takie żółtawe światło, więc
Zaglądam tak cały czas na nie i, no i te wskazówki jakbym nie umiałam sobie za bardzo przełożyć na te moje krzaki, bo one mają większość grubych właśnie gałęzi takich już starych. Które nie? są brązowe, te gałęzie, powinnam poobcinać. Dobra, w tej róży jeszcze nie jest tak źle, ale powinnam je poobcinać do zera praktycznie. No nie, no, te, które... no bez przesady. No jak do zera? No przecież no i co przez całe lata w ogóle badyle. No właśnie Grzegorz mówi, że one nie odrosną. No jak no kurde, no. Te róże ja nie są... znam na kwiatach, ale no przecież... Poczekaj, te róże wyglądają na takie zaniedbane już. I dobra, jeszcze ta nie jest taka zła. Tutaj, zobacz, tutaj ja mogę poobcinać. Tu, tutaj. Tu zobacz, zobacz jak ja już wiem, się puszczają. Ja wiem, wiem. Ale tutaj z tą różą jest właśnie większy problem. A to nie jest inny rodzaj jakiś? Tak, inny rodzaj. No. Tak, ale właśnie z tą jest większy problem, dlatego że tutaj te łodygi, według tego co właśnie mówi Małgosia, ona jej kukurczyca, nie, przepraszam, nie pamiętam dokładnie imienia. No to zobaczcie, tutaj jest taka łodyga, która jest, wydaje się, taką podstawową, główną, ale ona jest już cała brązowa. No to co, ja mam ją wyciąć? Tutaj kolejna taka. Nie wiem, co ja mam z tym zrobić. No według tego to byś musiała tu wszystko wyciąć do zera. No tak, no właściwie tak, zobaczcie, tutaj ta też jest taka strasznie gruba i te. Tutaj wychodzą zielone, więc ona puściła w zeszłym roku nowe. No jestem, powiem wam, taka zagubiona trochę w tym, bo się boję. Ja bym wzięła i obcięła wszystkie może rzeczywiście do takiej wysokości, no ale... Czy to mi odrośnie rzeczywiście do wiosny? No żeby ona tak odrosła mi chociaż do, nie wiem, 70 cm, no to by było ok, ale... Ja myślałam, tu jest, że to będzie tu takie pełne, wiesz, jak to będzie wszystko zakryte. No Grzesiek właśnie tak liczył, że w tym roku właśnie będziemy mieć tutaj tak gęsto. Moje rozwiązanie jest w tym lecie to wszystko zostawić, jak jest? Nie, no, może bo to ja tam, widzę, wiesz, to że tutaj jest... Ja widzę, że tutaj jest naprawdę bardzo dużo takich suchych gałęzi i ja to muszę się tego pozbyć. Ale jak to można w marcu przyciąć i kiedy to zdąży wyrosnąć? Czerwiec. No to ja wam tylko powiem może właśnie, jakie tutaj ona informacje przekazała. Tak tylko w skrócie, bo na pewno już dużo z tego wiecie. Na pewno macie ogródki, skoro tutaj oglądacie ze mną, znaczy oglądacie ten filmik. Więc tak. Martusia powiedziała, że róże ścinamy o około połowę, czasami 1/3, zależy jakie macie wysokie róże, 1/3, połowę, ona nawet niektóre róże ścięła, słuchajcie, do takich. I ona to robiła tak partiami, najpierw całkowicie, nie zwracała uwagi na nic, ciała, powiedzmy 1/3 ścięła tak, później zaczęła się przyglądać tej róży dokładniej. I zwróciła uwagę, które odnóżki są takie brązowe, stare. Widać, że już są stare. I teraz tak, jeżeli jest cała brązowa, to ją po prostu odcinała. Do samego dołu odcinała tą łodygę. Ale jeżeli na przykład, w którym ona była od góry już taka, wyglądała na wyschniętą trochę, ale na dole już miała fragment, który przechodził w taką świeżynkę, był zielony, to ona w tym momencie ucinała i tam zostawiała ten zielony pęd, nie? Teraz kolejna rzecz. Już wam mówię. Bardzo ważna rzecz. To jest, na co trzeba koniecznie zwrócić uwagę, na to, żeby się te pędy nie pocierały. Czyli jeżeli nam rosną jakieś łodygi do środka i one się krzyżują i się w pewnym momencie pocierają, to trzeba zdecydować, którą z tych gałązek odciąć. Najlepiej taką, która bardziej schodzi do środka. Też chyba mam tutaj zapisane, zaraz wam powiem czemu, jak nie zapomniałam. W każdym razie, bo mówiła, że to jest bardzo szkodliwe dla rośliny, czyli jeżeli się te gałęzie pocierają, powstaje coś takiego jakby otwarta ranka, tak jak mamy na ręce otwartą rankę, to się to samo dzieje z kwiatkiem i tam się wnikają patogeny. Nie przeczytałam jeszcze, co to są patogeny. Mam tutaj napisane z wykrzyknikiem, nie wiem, co to są patogeny. Czy to jest jakaś choroba kwiatków, czy to jakaś bakteria, może jakiś grzyb, nie wiem, co te kwiatki może
na co mogą chorować. W każdym razie jest właśnie bardzo ważne, żeby obciąć. Nawet tutaj, ja Wam potem pokażę, widzę na tej jednej róży, że ona właśnie ma takie gałęzie, które się mocno krzyżują, ale jedna tak bardziej, idzie bardziej fajnie prosto do góry, a ta jedna właśnie tak na bok. Czyli tą gałąź już wiem, że na pewno muszę ściąć. Wszystkie gałązki, które mają taką grubość poniżej, tak jak ona powiedziała, ołówka, należy w ogóle odciąć, obojętnie gdzie się znajduje. Wszystkie takie cieniutkie gałązki należy poodcinać, bo one tylko zabierają, odbierają jakby siłę kwiatka, nie mają, znaczy temu krzakowi, nie mają siły, żeby utrzymać kwiaty, a jednak pobierają wodę i osłabiają cały krzak. Więc wszystkie takie cienkie gałązki, które gdzieś, gdziekolwiek tam wyrastają, wszystko ścinamy do zera, nie? Słuchajcie, jestem taka podjarana, bo cieszyłoby mnie, gdyby dzięki temu, że zadbam o te kwiatki, nagle powstał taki piękny ogród. Jejku, fajnie by było. Że bardzo ważne jest nawożenie, jakiś nawóz wieloskładnikowy plus kompost. I kompostować należy dwa razy w roku. Tak. Glebę należy dobrze zdrenażować. Które jak się zmienia słowo? Drenażować. Dać kompost, obornik, wióry rogowe i ona jeszcze dodaje siarczan magnezu. Nie wiem, czy to jest płyn, co to jest. Jeszcze czegoś takiego Marta właśnie używa. I podkreślała dwa razy. Nie używać, o Jezu, jak ja to napisałam, agrowłókniny? Agrowłókniny, no tak. No i róża powinna być bardzo naświetlona, powinna mieć w ciągu dnia nie mniej niż 8 godzin światła. Że jest kilka gatunków róż, które rozkwitają, mają mniejszą ilość światła, ale to jest przynajmniej 6 godzin w ciągu dnia, ale najlepiej właśnie żeby róże miały przynajmniej 8 gwiazd światła, godzin światła. Jezu, dziewczyny, ale Wam przekazałam wiedzę. No tak o tym właśnie mówiła Marta. O, tutaj Wam chciałam pokazać. Zobaczcie, jak tutaj się krzyżują te łodygi. Widzicie? I przy każdym najmniejszym ruchu one będą tutaj się nawzajem uszkadzać. I chodzi o to, żeby tą łodygę, która właśnie idzie w środek krzaka, to jest dokładnie ta na przykład, należy ją ściąć. A ta sobie idzie ładnie prosto do góry, więc ją można zostawić. No kurczę, dużo tutaj te roboty przy tych krzakach, powiem Wam, będzie. Nie wiem, zobaczcie, jak tutaj jest w tym taka dziurka. To co ja mam zrobić, to znaczy, że to już jest całkiem obumarłe. Bo tu widzę więcej takich łodyg. O. No i chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że napisałam do Marty wiadomość. Wysłałam jej zdjęcia tych moich krzaków i poprosiłam ją o opinię, co mam zrobić. I nie spodziewałam się, bo powiem Wam szczerze, jak to działa na tym naszym YouTubie, że niestety te takie już duże kanały, nawet jeżeli człowiek potrzebuje tylko pomocy, tak jak informacji na przykład, bo jest kanał jakiś tematyczny i się napisze do tej osoby, to bardzo się często zdarza, że jest całkowita olewka. Niestety. Tak to już jest w tym świecie YouTube'owym. I napisałam do Marty, ale nie spodziewałam się, że odpisze i okazało się, że ona nie należy akurat do tej grupy takich nadętych. I powiedziała mi, że jednak mam ściąć, że mam się nie bać. Przynajmniej 1/3 mam ściąć i wtedy dopiero obejrzeć gałęzie. A to, że one są takie grube i stare, to nie znaczy, że one są wszystkie właśnie wysuszone. Jeżeli puszczają świeże pędy, to mam ich nie ścinać. Bo ja myślałam, że ja muszę te wszystkie stare, właśnie grube do zera wyciąć. Ona powiedziała, że nie, że to jest po prostu bardzo stary krzak. No i jeżeli właśnie rodzi jakby te nowe pędy, to znaczy, że jest wszystko ok i że mam to zostawić. Czekajcie, wejdę do domu, bo mi jest strasznie zimno.
tak się mają sprawy z moimi różami. Jeżeli macie doświadczenie, jeżeli chodzi o pielęgnację tych krzaków, to Was na razie poproszę o pomoc, o jakieś właśnie informacje, szczególnie widzieliście te takie łodyżki z dziurami, albo macie coś, macie jakieś podpowiedzi z własnego doświadczenia. A później będziemy patrzeć, co dalej. Będziemy pracować nad tym ogródkiem, może jakieś inne kwiaty tam jeszcze będę dokupywać. No to już się będę z Wami skonsultować. Cześć kochane dziewczyny, właśnie wróciłam z zakupów. Byłam w naszej Billi. Słuchajcie, łeb urywa. Ja czytałam, że właśnie w Polsce, w Niemczech, no i tutaj trochę tak o Austrię właśnie też zahaczy, są straszne wichury. To u nas też jest bardzo duży wiatr. Wczoraj znowu tak wyginało drzewa na wszystkie strony, ale właśnie przepraszam, Grzegorz mi mówił, gdzieś tam czytał, że właśnie szczególnie w Polsce i w Niemczech są strasznie duże wichury, także mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, bo to różnie wygląda, nie? Nieraz te wichury zrywają dachy, łamią płoty, robią tyle szkód. No, mam nadzieję, że u Was wszystko ok. No i tak, no i chciałam Wam przy okazji pokazać kilka rzeczy, które kupiłam sobie w Billi, bo może zacznę od tego, że dzisiaj będziemy mieli na obiad żurek. No i nie byłam już dosyć dawno w polskim sklepie, więc skończyły mi się wszystkie zapasy, nie mam żadnej wędliny. I kurczę, powiem Wam, że ja w ogóle tutaj nie kupuję kiełbas austriackich, bo ja ich nie lubię. I nie wiem, nie wiedziałam, co mam zrobić i tak wiecie, na ślepo kupiłam, zaraz Wam pokażę co. I nie wiem, czy się nadaje, czy się nie nadaje do tego żuru, no najpierw się wygotuje i później wyrzucę tą kiełbasę, jak będzie niedobra. A żurek będę robiła, mam tutaj jeszcze ten z luniaka. Ostatnio jak byłam w polskim sklepie, to sobie narobiłam zakupów, kupiłam, już Wam kiedyś polecałam właśnie ten żurek. Jest bardzo dobry. Jest ten, albo jest taki w słoiczkach, koncentrat. On jest bardzo gęsty i jego należy rozcieńczyć ze sporą ilością wody, ale też jest bardzo dobry i ten też jest bardzo fajny. Także jakoś przekonałam się do tej firmy Luniak i już teraz nie kupuję innych żurków, tylko właśnie od nich. No i słuchajcie, no kiełbasy. Będę gotować na pewno bo mam pomrożone skórki z boczku, bo ja sobie zbieram, jak nieraz kupuję coś na kanapki, do jajecznicy, cokolwiek, to odkrajam sobie ten dół, gdzie jest tłuszczyk i skóra i mrożę i później mam do barszczu albo do właśnie do żurku. No i jeszcze kupiłam sobie na wszelki wypadek taki kawałek pieczonego boczku z czosnkiem, gdyby się okazało, że rzeczywiście ta kiełbasa jest niedobra, to jeszcze sobie wkroję taki boczek. I tutaj mam właśnie kiełbasę. Ja sobie jeszcze może ubiorę okulary. I tutaj mam taką kiełbaskę, 86% świńskiego mięsa, reszta to jest krówka i tam troszkę jakiegoś boczku. No i tyle w sumie, nie wiem co to jest za kiełbasa. Ostrość na. To jest kiełbasa z lekkim dodatkiem chili, ale widzicie, nie ostra. Więc zaraz sobie przekroję, zobaczymy, jak ona w środku wygląda. I drugą kiełbasę, bo właśnie nie byłam pewna, to kupiłam. To jest chyba jakaś surowa kiełbasa też z czosnkiem. Aha. No nie wiem, taka kiełbaska. To jeszcze nigdy nie kupowałam. Wiecie co, ja sobie zaraz może przykroję. Pokażę Wam, jak ona w środku wygląda. Zobaczymy, czym się różni od polskiej kiełbaski. Pachnie dosyć fajnie. On tak wygląda. Ona przypomina trochę salami. Widzicie? Dosyć dużo tłuszczu. Chociaż tak. Jednak tak pachnie troszkę kwaskowato. Na pewno trzeba będzie tą skórę zdjąć. Ja to jestem taka dosyć wybredna, jeżeli chodzi o wędliny. Zapytam się Grzeszka, czy w ogóle taką suchą kiełbasę można też gotować. Ale jak na austriackie możliwości, to nie jest taka zła, bo oni mają naprawdę dużo gorsze
produktów, jeżeli chodzi o wędlinę i przetwory, właśnie wyroby mięsne. Jakiś płyn cieknie z tego. To jest ta druga kiełbasa. Tak wygląda w środku. Chyba ma dodatek papryki. Chociaż napisano chili, ale... Jedna gorsza od drugiej. Troszkę czuć to chili. Myślę, że do takiego, o, wiecie do czego będzie dobre? Do gulaszu ziemniaczanego. To znaczy ja bym to wyciągnęła, a nie zjadłabym może tej kiełbaski, ale ten smak, który by został w środku, jest ok. No, także tyle o kiełbaskach, co ja tutaj jeszcze kupiłam. Dzisiaj jest sobota, więc będziemy oglądać te SDS. To jest coś takiego, to jest takie coś jak... Niemcy szukają popstar, czy coś takiego, no. Śpiewanie będzie. Kupiłam paluszki. Co ja tutaj jeszcze mam? Co wam chciałam pokazać? Bardzo lubię masełko z Schrödingera. To kupiłam właśnie to masło. Ono jest takie fajne do rozsmarowania. Zawsze sobie pół kostki zamrażam od razu, folię wkładam, owijam i wkładam do zamrażania, do zamrażarki. Ale się nie mogę wygadać, dziewczyny. Co my tu jeszcze mamy? Taki ziołowy serek, którego już sobie chętnie zabiera właśnie do pracy, taki serek. I dla mnie hummus z harisą. Harisa to jest taka przyprawa, ja nie wiem, czy to jest indyjska przyprawa, czy... no, ale bardzo często właśnie stosowana w tych orientalnych jakichś tam pastach, do obiadów często dodawana jest. Harisę nawet mam gdzieś. Ja sobie taką harisę kupiłam i dosypuję czasami właśnie do dań. Co tutaj jeszcze mamy? Sól kupiłam. Trzy puszki tuńczyka w oleju, żeby zrobić Grzegorzowi znowu pastę. Tutaj kupiłam chrupki chlebek z sezamem. To jest jedyny, który ja czasami jadam właśnie z sezamem. Ale teraz już przez dłuższy czas właśnie nie kupowałam. I zapomniałam sobie, z jakiej firmy jest mój ulubiony. Na pewno nie z Waza. Właśnie jest jakiś taki albo Klewer. Może i Klewer. One były takie cieńsze, te chlebki i takie naprawdę fajnie chrupiące. A Waza ma taki... Waza jest strasznie sucha i ma mniejszy... i mniej smaku ma. Ojej, chyba dzisiaj nie mam dobrego dnia do nagrywania. Przepraszam Was. Nie wiem, czy pokazywałam Wam. Moja ukochana czekolada, kiedyś już Wam mówiłam o niej. Raffaello, smakuje naprawdę jak kulki Raffaello. Polecam Wam bardzo. Płyn do naczyń. Mój ulubiony. Co tutaj jeszcze mam? A tu mam taką nowość. Czekam właśnie jak Marta przyjdzie, bo jeszcze tego nigdy nie kupowałam. Dwa hiszpańskie cytrynowe ciasteczka. Z tym, z mlekiem roślinnym, z kokosowym mlekiem. Tak to wygląda. Były też czekoladowe, ale mnie te cytrynowe zainteresowały. Także są wegańskie, tak? A? Co to jest? Data jest 17.02. Dzisiaj? Który dzisiaj jest? No to już będzie przeterminowany, czy co? Okej, okay. No to będę musiała to w poniedziałek zwrócić. O, zdarza się. Nie popatrzę, ja mam, wiecie co, taki nawyk, że sprawdzam zawsze daty, a tutaj nie popatrzyłam. No, to jest produkt wegański, bezglutenowy. Tutaj kupiłam taki serek pokrojony w kostkę i marynowany w oliwie z ziołami. Ja kiedyś kupowałam sobie takie serki w słoikach, ale to była taka dosyć duża porcja, więc ucieszyłam się jak zobaczyłam coś takiego właśnie u nas w Billi, bo ja jeszcze do tego
prażę sobie słonecznik, ubrany słonecznik na suchej patelni, prażę. Do tego jeszcze trochę orzeszków piniowych, właśnie też podprażonych. I przyprawiam sobie tam, jeszcze dodaję troszkę ziół prowansalskich, nie wiem jak te smakują, więc jeszcze sobie tam dorzucam jakichś swoich ziółek i słuchajcie, to jest takie dobre, tylko że ja akurat nie lubię w całości tych kostek, więc ja je troszeczkę tak rozdrabniam widelcem i wtedy mam taką fajną pastę na chleb. Jakie to jest dobre, mówię Wam, przepyszne, spróbujcie sobie coś takiego zrobić. I to ostatnia rzecz, muszę opakować, a to jest wędlinka na chleb. Ta im się udała akurat, to muszę powiedzieć, że bardzo lubię. Lubię właśnie, to jest schab z pieprzem, to się nazywa pfeffa curry u nas. O, to akurat mi bardzo smakuje. Ostatnia rzecz, którą chciałam Wam pokazać, są to płyny do płukania. Jeden się nazywa Soma Blumen Happy. To są letnie kwiatuszki, a ten, zobaczcie, co tutaj pisze, ametystowy, kwiatowy traum, to można jako sen, marzenie, pisze miłość. Także takie dwa płyny kupiłam, ten już kiedyś miałam, tego jeszcze nie miałam. Także to były moje całe zakupy. Grzesiek jeszcze wracając z pracy podjedzie raz, bo ja tutaj miałam za ciężko do noszenia, więc on powiedział, że on kupi. Mam mu wysłać listę, bo jeszcze tam mi brakowało tego mleka roślinnego, dokupi ziemniaków, cebuli, watę mleka roślinnego sobie od razu ze 4 kupię. Nie wiem, czy można je też mrozić, bo ja nigdy nie dopijam tego mleka, piję jedną kawę dziennie, czasami w ogóle nie piję kawy. No i ja tak nie trzymam więcej niż 5 dni taki kartonik mleka, to już chyba nie mam, już mi się skończył nawet. Ja sobie zawsze przelewam trochę do buteleczki, także na dzisiaj jeszcze mam ewentualnie na jedną kawę. Przelewam sobie zawsze z kartonika do butelki, mam przygotowane właśnie takie zostawione, mam po na przykład Pago albo tam jeszcze jakieś inne mam, żeby jak maszyna się wyłącza, żeby mi tam czasami nie skapywała woda do środka i żeby ona nie zaczęło się szybciej psuć. Więc odlewam, ten w kartonik sobie stoi, a używam właśnie z tych butelek i później sobie napełniam znowu. Ale tak jak mówię, no zazwyczaj taki karton trzymam 5 dni, 6 dni. Przekonałam się, że zależy też od firmy. Niektóre mleczka można było trzymać do tygodnia, a niektóre mi się już psuły po 4 dniach. Więc na to sobie trzeba zwrócić uwagę. Ja akurat robię kawę w tej maszynie. I ona też podgrzewa to mleko i no nie chcę ryzykować, że coś tam się będzie działo, nie? No także dziewczyny, dziękuję Wam ślicznie za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie.